Dzień dobry, kochani i kochane, witam Was serdecznie. Dzisiaj makijaż z serii tych luźniejszych, czyli tak zwany Get Ready With Me, czyli ogarniam moją twarz. Ostatnio wrzuciłam tutorial makijażu, taki typowy old school. Wiem, że to są treści, które nie mają największej ilości zainteresowania, a wyświetleń, ani wyświetleń, ale nie wiem, jakoś tak nie naszło, jakoś wiecie, czemu nie? Czemu nie? Gdybym miała kręcić, robić tylko to, co było się najbardziej klikało, to ten kanał wyglądałby całkiem inaczej. Także dzisiaj makijaż. Nałożyłam sobie olejek na twarz rano i krem i taka się to jest trochę. Wiecie, co mi się dzieje? Właśnie w takich wypadkach czasami mi za bardzo do oczu spływa i mnie tak oczy mam takie trochę zamglone. A jeszcze nasze soczewki kontaktowe, więc to pewnie ma wpływ. Słuchajcie, ostatnio jak robiłam make-up, to używałam tych dwóch próbek z Hourglass i jeden okazał się tym takim veil, coś tam, takim bardzo delikatnym skin tintem i jakby na to by się zgadzało, bo to rzeczywiście był skin tint na twarzy, a drugi to był ten taki podkład ambient i on jest świetny, też mam do tego w końcu. A, to będzie ten skin veil. Ale dzisiaj do filmu użyję sobie tego ambientowego. Wtedy go miałam nałożonego, wiecie co, na tamten, na inny jakby, no krem koloryzujący powiedzmy, bo to nie był taki stricte podkład, a dzisiaj użyję go samego i zobaczymy, jak się będzie zachowywał. Ale był bardzo, bardzo fajny. Jeżeli macie, to dajcie mi znać, jak się u Was sprawdza i jak się zachowuje. No ja jednak z podkładami mam to, że kurde, na dłuższą metę, ja chcę taki podkład niezawodny, który będzie zawsze działał i długo się trzymał i ładnie wygląda na twarzy, no to na mojej twarzy się sprawdzają wysokopółkowe i to mam niestety od zawsze. Od zawsze. Mam dużo też takich podkładów tańszych, nie wiem, drogerii, rozmankowych czy coś takiego, tylko że ja ich często używam właśnie, jeżeli moja twarz ma wyglądać super przez krótki czas, na przykład właśnie do zdjęć, do nagrywań, coś takiego, ale jeżeli chcę, żeby twarz zawsze wyglądała dobrze i długo, no to długo wyglądała dobrze, w sensie, jak ja w ogóle mówię, no to zawsze za jakiś taki wysokopółkowiec u mnie pada. No nie mówię, że to jest uniwersalne rozwiązanie, chociaż u mnie tak to wygląda i u bardzo wielu osób też tak wygląda. Reasumując, jeżeli macie na coś wydać w makijażu więcej kasy, to niech to będzie podkład. Niech to będzie podkład. Nie szminka, bo szminki, już wiecie, możecie, nie o to chodzi. Tylko jeżeli macie ograniczony budżet i chcecie na coś wydać więcej, to niech to będzie podkład. Pięknie to wygląda. Pięknie to wygląda. Pięknie to wygląda po prostu. I to jest odcień 7 albo 7,5, właśnie nie pamiętam, ale wygląda jak perfekcyjny odcień, jak perfekcyjny podkład. Dzisiaj jeszcze ogarnę jak z trwałością, ale wygląda po prostu przepięknie na twarzy. Strasznie mi się podoba to wykończenie. Tutaj jestem w sztucznym świetle, słuchajcie, mam lampy, więc zawsze to wygląda też trochę lepiej. Sorry za to bzykanie, ale mi ciągle coś na telefonie bzyka. Zawsze to wygląda lepiej. Pokazałabym Wam się w dziennym świetle, ale jest po prostu tak ciemno. Jest godzina 12, a jest totalna ciemność. Taka typowa październikowa ciemność, że masakra. Masakra. Zaczynają się tam dla mnie najgorsze depresyjne miesiące w roku. Miesiące, kiedy nic mi się nie chce, wszystko jest trudne, do wszystkiego trzeba się mega zmotywować, po prostu nie cierpię tego czasu. Słuchajcie, ostatnio też Wam mówiłam w jakimś tam wcześniejszym filmiku, parę filmików temu, mówiłam Wam o bieganiu, o tym, że zaczęłam biegać i że kurde, jestem z siebie taka dumna i że w sumie super mi idzie, biegam z taką aplikacją, wciąż biegam z tą aplikacją. I słuchajcie, miałam. Oczywiście, po prostu rzecz jasna. Wezmę sobie może bronzer z Too Faced, bo dawno go nie używałam. Oczywiście zaszła taka sytuacja, że zrobił się październik, zaczęło lać, zrobiło się zimno. Ja dostałam paskudny po prostu okres, taki bardzo jasny jest ten brąz, ale może ładnie wyglądać. Dostałam paskudny okres, jeszcze zaczęło mnie boleć kolano. Nie w trakcie biegania, tylko właśnie w takim normalnym czasie, jakby nie wiem, jak brałam na przykład malinkę na ręce czy coś takiego, to nagle o coś tam mi z rzepką się zaczęło dziać. I bardzo dużo wymówek naraz mi się nałożyło na to, żeby nie wychodzić biegać. No i tak minął jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy dzień. Aż wczoraj, chociaż wciąż pogoda była straszniejsza, ale powiedzmy, że też był tam któryś dzień okresu, więc jakby czułam się trochę lepiej. I mówię do mnie, no nie, jak teraz, jak dzisiaj nie wstanę, to już po prostu będzie koniec, bo znam siebie. Jak po prostu coś zarzucę na chwilę, to już o tym zapominam i zarzucam po prostu naprawdę. Więc słuchajcie, po tygodniu przerwy
Wzięłam się w sobie, wstałam i wyszłam i poszłam pobiegać. I to był taki długi trening, bo to jest tak, że w tej aplikacji te treningi są tak rozpisane interwałowo i że rosną każdego dnia. Właściwie jest tak, że dwa treningi są takie same i trzeci to jest takie dowalenie. I jakby są trzy przewidziane na jeden tydzień i następny tydzień znowu dwa są trochę mocniejsze, ale takie same i trzeci to jest dowalenie. I to trafiło na to takie dowalenie. Na 41-minutowy właściwie trening. I słuchajcie, pogoda była straszna, w ogóle zimno i tak dalej, ale mnie się lepiej biega, jak jest zimno i pada deszcz tak naprawdę, niż jak jest za ciepło, za słonecznie, bo się po prostu szybciej męczę. I wyszłam. Słuchajcie, zaczęłam biegać i ten pierwszy interwał, ja po prostu szurałam stopami, nawet nie ze zmęczenia czy coś, tylko miałam tak sztywne stopy i tam przyścięgnie Achillesa, tak dół, łydek, nie mogłam tak, wiecie co, stopy wygiąć. I po prostu biegłam, jakbym miała 180 lat i po prostu sama się do siebie śmiałam, po prostu szurałam nogami. I tak przez 15 minut coraz bardziej mi to wszystko puszczało, ale po prostu skostniały mi stopy. Przysięgam, że mi skostniały stopy. To jest Nude Sticks, odcień to jest Sweet Peach Peony. To jest ta wersja taka bardziej błyszcząca. Może się przybliżę, bo już robię make-up. I słuchajcie, szurałam tymi nogami, jakaś niedołężna totalnie osoba. Głupio mi trochę było. Śmiałam się po prostu sama do siebie. Wstyd mi było przed obcymi ludźmi, którzy mnie mijają, bo nie wyglądałam jak, wiecie, fitness girl, tylko po prostu jak szurająca nogami po prostu stara baba. Ale stwierdziłam, że w sumie to mam to w dupie i nie wiem, po co się w ogóle przejmuję takimi rzeczami i opiniami. Robię to dla siebie, wiecie, to bieganie to jest coś, co robię dla mnie i naprawdę bardzo mało mnie obchodzi ludzka opinia, czy to jak wyglądam w trakcie, a wyglądam idiotycznie, po prostu zawsze mam jakąś starą opaskę na głowie, którą gdzieś znalazłam, chyba w Rajczy domu i wzięłam. Mam ją tylko po to, żeby mi się słuchawki trzymały w uszach, bo inaczej mi się nie trzymają nigdy słuchawki. No tam Getry mam profesjonalne, ale i Bisonosz mam profesjonalny zawsze, bo to jest bardzo ważne przy większym biuście zwłaszcza. Ale poza tym, no t-shirt taki, jaki mi wpadnie w rękę, byle to była bawełna, bo lubię w bawełnie biegać. I co? Aha, i buty też mam fajne do biegania New Balance'a, ale one są już bardzo stare i wiem, że powinnam je zmienić, bo biegam w nich. Nie, tylko, że nie biegam, wiecie, codziennie, mam na przykład 4 lata przerwy w bieganiu dosłownie, ale kupiłam je no, z 9 lat temu. Także to jest mój profesjonalny sprzęt, ale ja wolę, wiecie, najpierw się rozbiegać, zobaczyć, czego mi brakuje i w ogóle, potem sobie kupić sprzęt. I obawiam się, że to, że te stopy mi tak skostniały i tak dalej, po prostu bolały mnie tylna część jakby stopy. Wydaje mi się, że po prostu muszę kupić sobie buty z lepszą amortyzacją niż 9-letnie New Balance, które kocham i idealnie mi się dopasowały do tej mojej szerokiej stopy i w ogóle, ale to był chyba znak. W każdym razie byłam z siebie tak niesamowicie dumna, że wiecie, przezwyciężyłam mojego kanapowego lenia, bo nie oszukujmy się, teraz w te dni, miesiące po prostu ciemności i deszczu, jeżeli macie taki problem z motywacją jak ja i jeżeli macie taki problem z tym, że w te gorsze miesiące, znaczy właśnie te miesiące dla Was gorsze, jak jest mniej światła, bardziej pada deszcz i tak dalej, jeżeli czujecie się tak jak ja wtedy gorzej, a myślę, że duża część ludzi tak właśnie ma, no to wszystko będzie bardziej przesrane, wszystko będzie cięższe, wszystko będzie trudniejsze i wszystko będzie wymagało na pewno ode mnie większej ilości jakiejś tam zmotywowania się mocniejszego niż, ja nie wiem, jak jest piękna pogoda, albo chociaż względnie piękna pogoda, albo chociażby jak świeci słońce, bo wtedy mi jakby wszystko przychodzi dużo, dużo łatwiej, nie? Także to była moja historia. Ja wiedziałam, że tak będzie, że jak ja Wam powiem, że po prostu, że biegam i że jestem regularna i tak dalej, to potem zaraz coś mi się po prostu stanie i przestanę biegać. I dokładnie tak było. Dokładnie tak było, ale mam nadzieję, że tym właśnie, co zrobiłam wczoraj, przezwyciężyłam tę klątwę. Słuchajcie, ten cień, który mam teraz na powiece, to jest Inglot. O mój Boże. A jest 363 i oni mają też taki kształt. I to jest ten cień, o którym Wam ostatnio mówiłam, jak używałam takiej palety cieni do powiek, że są takie cienie właśnie z Inglota, które kocham. To był ten 363 i 378. Przepiękne są te cienie, takie właśnie chłodniejsze. Jeżeli lubicie chłodniejszy make-up oka, jeżeli to Wam pasuje. Właściwie nie wiem, jaki robię make-up. Robię to na szybko, a czy na szybko. Robię to, wiecie co, jak ja do Was gadam i się maluję, to robię wszystko 100 razy mniej precyzyjnie i jakoś tak bardziej w ciemno, niż jak się maluję tak normalnie. Bo teraz mam dalej lusterko, wiecie, nie patrzę w nie i w ogóle, a jak robię to normalnie, to patrzę, wiecie, przy lusterku jestem, mrużę te oczy, patrzę, skupiam się
i w ogóle przeżywam. I wezmę jeszcze ten Inglot 357. Nie wiem, czy ten mam w jakiejś większej wersji, ale wygląda ładnie, taki, no taki neutralny brąz przejściowy, powiedziałabym. Dam sobie na środkową część powieki, słuchajcie, taki cień z Inglota 710 Easy Going. On mi spadł i się rozbił, ale mam nadzieję, że będzie działał. Dodam sobie też szarą kredkę na linię wodną, a ten cień jest taki lekko srebrno-oliwkowy. No, myślę, że będzie fajnie wyglądał do właśnie moich oczu, do mojej tęczówki. Do tego korektor NARS, to jest Soft Matte Complete Concealer od się Medium One, czyli Custard. Może go sobie pędzelkiem nałożę i tak tylko tu odrobinę właśnie pod oczy, żeby to moje zacienienie sobie wyrównać. I on ma taką, no on się nazywa matowy, rzeczywiście ma takie soft matte wykończenie, w sensie, no widzicie, on nie jest takim twardym matem, ale rzeczywiście się nie błyszczy, o, nie jest satynowy, ani nic takiego, ale nie jest też tym takim matem ściągającym, tylko takim subtelnym, ładnym, nie? Nie wiem, czy będę to, wiecie co, pudrować. Na razie nie wychodzę z domu, więc nie będzie takiej konieczności, ale jeżeli bym wychodziła, to bym na pewno się opudrowała, bo pada deszcz i ta mokro się nie sprzyja temu, żeby makijaż się po prostu dobrze trzymał. Teraz jeszcze wrócę do mojego Maca 217. Trochę sobie jeszcze raz wyblenduję tę dolną powiekę, żeby nie było takiego twardego odcięcia. I ale wiecie co, bardzo lubię ten makijaż dolnej powieki, no bo on sprawia, że oczy są bardziej podkreślone, ale też przepięknie nam wszystkie zmarszczki mimiczne zakrywa. Po prostu ich nie widać, bo mamy na nich ciemniejszy cień, więc w ogóle nic tam nie jest takiego widocznego. Z tego zrobiłam sobie też jeszcze brwi w międzyczasie, ale tylko wypełniłam tak delikatnie kredką i tym żelem z Benefita, który też nie pokazywałam sobie, zaczesałam do góry. On bardzo fajnie te brwi tak do góry trzyma. Słuchajcie, dajcie znać, co jeszcze ostatnio oglądacie, powiedzcie mi. Ja włączyłam, obejrzałam sobie, wiecie co, jak się nazywało to? Chaos, o, Chaos. Jakoś nie wiem, ostatnio mam jakiś taki odrzut od tych produkcji Netflixowych, bo sumarycznie to w sumie wszystko tak samo wygląda i jest takie przewidywalne i w ogóle. Ale powiem wam, że ten serial, jak opuściłam, wciągnęłam go w jeden dzień, rewelacja. Ja też lubię mitologię grecką, w ogóle lubię takie klimaty, w ogóle starożytna Grecja i w ogóle, no uwielbiam. I strasznie mi się podobało, w ogóle ciuchy, outfity Zeusa, no w punkt. Ścieżka dźwiękowa była rewelacyjna, bardzo fajna. I z niecierpliwością czekam na drugi sezon. Wiadomo, że to wszystko było z przymrużeniem oka i tak dalej, nie, jakby oglądamy to z pełną świadomością tego, że to nie jest inscenizacja Parandowskiego mitologii greckiej, chociaż wiecie, no mitologia grecka to jest mitologia, więc to są mity, wierzenia, no nie, które też są przekazywane, były przekazywane przez pokolenia i które nie mają jakby twardej formy, o, jakby to powiedzieć, nie. No, ale super, bardzo mi się podobało, natomiast skończyło się bardzo szybko i teraz sobie włączyłam. Nie chciałam tego włączać, bo wiedziałam trochę, jak to będzie wyglądać, ale włączyłam sobie ten serial fabularyzowany o historii braci Menendez chyba, tak? I no ciężka historia, wiadomo, że ciężka historia, na początku to się wszystko wydaje no takie bardziej horrorowe, ale takie trochę jak Tarantino, takiej wiecie, tematy gore i w ogóle. Ale potem jak zaczynają się te wszystkie zeznania, przesłuchania, no to no jest mi momentami bardzo niedobrze, jak tego słucham. Po prostu jest mi niedobrze, nie? Tak mój organizm reaguje takim fizycznym po prostu odrzutem, że jest mi niedobrze, nie? No ale oglądam, nie wiem, na którymś tam jestem odcinku, jeszcze tego nie skończyłam. Natomiast nie jest to coś, co oglądam z przyjemnością. Na początku oglądałam z pewną dozą fascynacji, ale tak jak mówię, kiedy zaczęły się te wszystkie zeznania i w ogóle, to już tak oglądam do końca, bo gdzieś tam no jestem ciekawa, chociaż wiem mniej więcej, jak to się skończyło, ale jestem ciekawa tego serialu, ale oglądam to i jest mi po prostu lekko niedobrze. Także ostrzegam, jeżeli jesteście wrażliwi na jakieś takie tematy przemocy seksualnej i w ogóle kazirodcze i przemocy seksualnej wobec dzieci, to po prostu tego nie włączajcie.
Ale to jest też dobry reżyser. Ja też lubię Javiera Bardema, jakbyśmy mówili po polsku, który tam gra rolę tego ojca zamordowanego. Chloe też lubię, która gra matkę. No, ciekawe, a czy ciekawe? No, nie wiem, czy ciekawe to jest dobre słowo, nie wiem. Trochę mi jest niedobrze. Wiecie, miałam kiedyś okres w swoim życiu taką mega fascynację właśnie wszystkimi true crime i wszystkimi takimi, wiecie, i serialami, i opowieściami o zbrodniach prawdziwych i w ogóle. Ale to się wszystko bardzo mocno tak zmieniło, kiedy zaszłam w ciążę. No, myślę, że to jest kwestia hormonów, wszystkiego, naszego spojrzenia na świat trochę. Umalę sobie usta, bo nie mogę malować i gadać. I buszek. Dobra, jestem. No, także zmieniło to się bardzo w ciąży. Jakoś te wszystkie negatywne rzeczy jakoś. No nie wiem, no nie chcę powiedzieć, że kiedyś do mnie jakoś niesamowicie trafiały, ale jakby źle mi się odbijały na psychice. Jakby no nie czułam się po tym wszystkim dobrze. Wzbudzały we mnie większą ilość jeszcze lęków niż miałam, także to absolutnie mi do niczego nie było potrzebne. I zaczęłam, szczerze mówiąc, bardziej świadomie dopuszczać do mojego mózgu pewne treści. Zaczęłam bardziej uważać na to, co oglądam, czego słucham, czym się otaczam i na ludzi też się to oczywiście przekłada i na wszystko, wszystko. Bardziej zaczęłam być wybiórcza w tych wszystkich rzeczach. To też się. I powiem Wam, że myślałam, że rzeczywiście po ciąży, a jak się urodziła Rozalka, to już w ogóle. To już po prostu w ogóle, bo wszystko, co dotyczy dzieci, jakiejś przemocy, to Wam po prostu 15 tysięcy czerwonych lampek się zapala i no, to całkiem inaczej rezonuje jakby z moim ciałem, przynajmniej ze mną, z moją głową. I nie tylko jeżeli wiecie, te wszystkie true crime dotyczą dzieci, ale w ogóle ta ilość po prostu jakiejś zła, przemocy, to wciąż jest tam poniekąd w jakiś sposób chory, fascynujące, jak można się pewnych rzeczy dopuścić, w jaki sposób, dlaczego. Chociaż chyba dlaczego to nie jest pytanie, na które można uzyskać w takich sytuacjach jakąś jednoznaczną odpowiedź bardzo często, a często choroby po prostu psychiczne. Ale jakoś tak, nie wiem, nie wróciła mi ta chęć na true crime, na te takie prawdziwe zbrodnie, jakoś wolę, może nawet bym to z zaciekawieniem sobie puszczała, ale wolę przeznaczyć ten czas na wpuszczenie do głowy czegoś, co nastroje mnie pozytywnie, co da mi jakąś pozytywną inspirację, co jakby fajnie wpłynie gdzieś tam na mój rozwój, na rozwój moich horyzontów, zainteresowań, mojego podejścia do świata, na, no nie wiem, stawiam bardziej na taki rozwój w pozytywną stronę, a nie wpuszczanie po prostu do głowy absolutnie wszystkiego, co się tylko napatoczy. Nie mamy w domu telewizora, nie lecą u nas portale informacyjne, nie ma czegoś takiego. Po prostu bardzo mocno sobie to wszystko, bardzo chciałabym, w bardzo świadomy sposób filtruję i też was do tego w sumie zachęcam, nie? Jeżeli wam się po prostu coś nie podoba, albo jeżeli coś na was źle wpływa, albo jeżeli patrzenie na kogoś, na coś źle was nastraja, to po prostu się tym nie otaczajcie. To po prostu nie oglądajcie takich osób, nie wiem, nie oglądajcie ich na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie, na TikToku, cokolwiek oglądacie. Macie wpływ na to, co wpuszczacie do głowy, a wiecie, to, co wpuszczacie do głowy, bezpośrednio się potem przekłada na to, jak się czujecie, jak postrzegacie świat, jacy ludzie się pojawiają dookoła was. To wszystko jest gdzieś tam powiązane. Także po prostu do was do tego tutaj zachęcam. Nie chcę robić żadnego coachingu. Ani czego w tym stylu, nie czuję się kompetentna. Tylko, aha, bo mówiłam o tym serialu, nie? Także to jest jedne z bardzo niewielu rzeczy. Nawet horrorów, słuchajcie, nie oglądam. A kiedyś połykałam te horrory. A teraz zawsze wolę sobie coś puścić. Albo ciekawszego, co mnie w jakiś sposób rozwinie. Albo co mnie nie uruchomi żadnych lęków. O, jak już jakąś głupotę, to głupotę na pozytywnie. Chociaż nie lubię komedii za bardzo, nie? Ale wiecie, o co chodzi. Tak jakoś staram się uważać coraz bardziej na mój umysł i myślę, że jest wielkim pożytkiem dla mnie i osób, które są w moim otoczeniu. Też dla was. Dobra. Chyba wszystko na tyle. Make-up jest w każdym razie gotowy. Grzywka jest tej długości, że mam ochotę ją zabić, bo do przodu jest za długa. A poza tym wczoraj wieczorem myłam głowę, tylko sobie na noc teraz nakładam jakieś ciężkie maski, ciężkie olejki na twarz i ta grzywka po prostu od razu jest właśnie taka, nie? Że wygląda jakby była miesiąc niepyta, a ją wieczorem myłam. No tutaj włosy widać, że są po prostu świeże, wczoraj wieczorem umyte i wysuszone. No ale grzywka, masakra.
Żywka masakra, ale myślę, że za miesiąc, dwa już jakoś mi się to wszystko fajnie wyrówna, ale lubię się w tej wersji takiej, wiecie, z włosami do tyłu. I w ogóle jeszcze też jak się malowałam, wiecie, maluję się i robię to, nie? Mam zmarszczki normalnie, nie mam żadnego botoksu, niczego takiego, ale też, wiecie, w żaden sposób nie chcę obrażać ludzi, którzy mają botoks czy jakieś inne ingerencje. Każdy robi, co chce ze swoim ciałem, jeżeli jest dorosły, ma na to pieniądze, nikogo nie krzywdzi. Do what you want, really, naprawdę, nie, jakby ten, nie. Natomiast ostatnio mnie uderzyła jakaś taka reklama, to było dzisiaj, wczoraj mi się wyświetliło, dzisiaj albo wczoraj na Facebooku, to była reklama jakiejś kliniki, która właśnie robi botox i jedna laska siedziała i się tak marszczyła, no i normalnie jak się marszczyła, to się jej pojawiały te zmarszczki, wiecie, to jest normalne, moje dziecko ma 3 lata i jak się marszczy, to jej się pojawiają zmarszczki mimiczne, to jest po prostu normalne. A druga laska siedziała i próbowała się zmarszczyć i wszystko jej się marszczyło oprócz czoła. I reklama miała jakiś taki wydźwięk, albo ja zadanie jestem głupia, nie skumałam, ale reklama miała taki jakiś wydźwięk, coś tam, że przyjmij to wyzwanie, coś tam. I ta laska, której się to czoło nie marszczyło w ogóle, było, że jest ta fajna i że wygrała to wyzwanie, nie? I ja tak patrzyłam, what the fuck, nie? Nie chciało mi się tam komentować i w ogóle, bo potem by mi się jeszcze więcej takich rzeczy wyświetlało. Jakaś totalna głupota, nie? Że już powoli po prostu marszczenie czoła będzie czymś negatywnym i czymś złym. Nie? Wiecie, mimika to jest normalna rzecz. Ja nie mówię, że sobie nigdy nie zrobię botoksu, albo nie wiem. No nie wiem, jak coś mi będzie przeszkadzało, to pewnie sobie coś tam zrobię. Nie mam pojęcia, czy nie patrzyłam na różne opcje. Ale wiecie, wyśmiewanie się z kogoś, bo marszczy czoło, na miłość kurwa boską, za przeproszeniem, to już po prostu totalnie popierdoliło tych osób. I w ogóle co to jest za sposób, wiecie, reklamowania, wyśmiewanie kogoś, kto marszczy normalnie czoło? Sorry, po prostu coraz bardziej nie chcę żyć na tej planecie, żartuję, chcę, kocham życie i w ogóle, ale wiecie o co chodzi, nie? Takie praktyki są złe, to jest po prostu głupie i to jest tępy marketing, po prostu tępy marketing, nie? Także to, kilka słów wyżygania. Co ja mówiłam o otaczaniu się negatywnymi ludźmi, ale nie uważam, żeby to było jakieś takie negatywne w swoim wydźwięku, tylko wręcz przeciwnie. Wyśmiewanie się z osób, które mają normalną mimikę, nie powinno być normą w moim mniemaniu. Każdy z nas ma oczywiście prawo do opinii, jeżeli macie inną opinię, to dajcie znać, ale masakra, nie? Masakra. Dobra, kończę. Dzięki. Tak?